Cześć, witam w kolejnym odcinku na kanale I co dalej? Dziś opowiem Wam nieco na temat zachowania wobec osób niepełnosprawnych. Jak się odnaleźć przy kulawym, jak do niego podejść, jak zagadać i jak w ogóle postępować z niepełnosprawnymi. Zapraszam. Po pierwsze, kwestia słowna, dobór słów. Nie musicie się, moi drodzy, martwić. Możecie mówić w stosunku do osób poruszających się na wózkach, na przykład chodź z nami, czy na przykład siema, idziesz gdzieś tam. Chodzi o samo to słowo chodzenie. Jakby my nie zmieniamy wraz z wypadkiem słownika. Nadal mówimy tak, jak mówiliśmy przed wypadkiem i dla nas to jest po prostu normalne. Nie musicie się właśnie bawić w jakieś takie kamuflowanie, że ej, masz może ochotę przejechać się na spacer? Nie, my też chodzimy na spacer i nie mamy z tym problemu, naprawdę. I oczywiście też, żeby się nie czepiać takiej osoby, kiedy powie na przykład już idę, a wy wtedy do niego, no jak idziesz, przecież ty nie chodzisz. Druga sprawa, widzicie kogoś na wózku, to zachowajcie tak minimalny dystans, żeby też nie stać nad tą osobą, bo zaufajcie mi, że jak z kimś rozmawiam i stoi on naprawdę blisko, to muszę ten łeb tak do góry wychylać, no po prostu szyja boli. I oczywiście w drugą stronę też nie róbcie tak, że na przykład nachylacie się nad kimś i w ten sposób, jak do dziecka. To też jest jakby trochę odbierane jako brak szacunku. Zachowajcie minimalną odległość po prostu, żeby bezpośrednio patrzeć się w oczy z tą osobą i tyle. Kolejna sprawa, jeżeli spotykacie osobę na przykład na wózku, czy z jakąś inną niepełnosprawnością, bardzo często się spotykałem, że właśnie obcy mi ludzie podchodzą i ojej, a jeżeli mogę zapytać, co ci się stało? O Jezu, jak ja nienawidzę tego pytania. Za każdym razem jest po prostu odpowiedź wymijająca, typu mówię po prostu wypadek na motorze. Żeby się po prostu tylko ktoś odczepił. Jeżeli słyszeliście od kogoś wypadek na motorze, to prawdopodobnie też jest to tylko takie zbycie, żebyście dali po prostu spokój. Bo to pytanie męczy nas wózkarsów na po prostu od zawsze. Dzień w dzień potrafimy słyszeć je kilkukrotnie od obcych ludzi. Dlatego no, nie zadawajcie po prostu tego pytania, bo nie ma sensu. Tyczy się to oczywiście nie tylko wózkarsów. Na przykład ktoś ma protezę nogi albo nie ma w ogóle tej nogi i od razu pierwsze pytanie od nieznajomej osoby, na przykład powiedzmy, nie wiem, gdzieś na mieście siedzimy sobie, idziemy na spacer czy coś i od razu osoba podchodzi i ojej, a co się stało, dlaczego tu tak, no Jezu, ludzie, dajcie spokój. Nasza sprawa, że tak powiem. I jakby no też dla niektórych samo mówienie o wypadku jest bardzo trudnym wyczynem. Dlatego no, nie wchodźcie z butami w nasze życie, nie odgrzebujcie czasami tych traumatycznych przeżyć. No jest jak jest, wy nie musicie wiedzieć, dlaczego nie jest wam to do życia niezbędne. Chodzi o to, że właśnie nowo poznane osoby, wyskakując od razu z takim pytaniem jako pierwszym, że jest dzień dobry i od razu co się stało, tak jakby widzą tylko to, ten nasz wózek, czy ten naszą jakąś inną niepełnosprawność, a nie to, że tak naprawdę jesteśmy zwykłymi, normalnymi ludźmi. Tylko po prostu mamy jakąś niepełnosprawność. I tu jest cały ten problem. Następna sprawa, bardzo istotna, dotyczy się naszych wózków. Parę razy spotkałem się z sytuacją, że osoba rozmawiając z nami, czy stojąc w grupie, zaczyna się opierać o nasze rączki. Ojku, nie róbcie tak naprawdę, moi drodzy, bo można fiknąć zarówno osoba na wózku, jak i osoba, która się opiera. Możecie zaliczyć glebę i to bardzo szybko oraz bardzo niebezpiecznie, ponieważ osoba będąca na wózku nawet nie jest w stanie zareagować na to, ponieważ rzeczywiście nacisk idzie od razu i momentalnie lądujecie na ziemi razem z osobą na wózku. No oczywiście, jak już się znajdziecie na tej ziemi, to odsyłam do filmiku, jak z tej ziemi wstać. Następna sprawa to pchanie się do pomocy jakby na siłę. Tego też nie róbcie, moi drodzy. Jeżeli widzicie, że osoba niepełnosprawna z jakąkolwiek tak naprawdę niepełnosprawnością, nieważne czy to jest wózek, czy to jest osoba niewidoma, czy jakakolwiek inna niepełnosprawność, nie pchajcie się jakby na siłę od razu do pomocy. Jeżeli osoba, która potrzebuje tej pomocy, naprawdę jej potrzebuje, to zapewniam was, że o nią poprosi albo zapyta. Jeżeli widzicie, że osoba na przykład na wózku znajduje się przy schodach, to nie podchodźcie od razu i nie pytajcie, czy pomóc. Prawdopodobnie może ona na kogoś czeka, może jest umówiona akurat w tym miejscu. Nie wyskakujcie na siłę, jeżeli będzie potrzebna pomoc, to ta pomoc na pewno, o tą pomoc zostaniecie poproszeni. I jeszcze jedna sprawa. Jeżeli spotykacie osobę niepełnosprawną,
z jakąś inną osobą, na przykład, nie wiem, z opiekunem, z mamą, tatą, rodzicem, czy na przykład dziewczyną na mieście i chcecie coś powiedzieć do tej osoby niepełnosprawnej, czy na jej temat, to zwracajcie się bezpośrednio do niej, a nie na przykład mówiąc o osobie niepełnosprawnej, która notabene znajduje się w naszym otoczeniu, mówicie na przykład do jej mamy. Strasznie to denerwuje, uwierzcie mi, zostałem parę razy tak potraktowany, coś okropnego po prostu. Że ktoś mówiąc o mnie, czy nawet do mnie bezpośrednio, nie kieruje tych słów patrząc mi w oczy, tylko na przykład do osoby, która jest ze mną, oczekując, nie wiem, że na przykład ta osoba mi to przekaże. Ja też słyszę, ja też rozumiem, też potrafię mówić, jeżeli masz sprawę do mnie, to zwracaj się do mnie, a nie do kogoś, kto stoi ze mną. Traktujmy się po prostu jak ludzie. Pamiętaj, kulawy też człowiek. Podsumowując, sorry, że tak trochę się ze mnie wylało, ale no... Nadal ludzie nie wiedzą, jak podejść do osób z niepełnosprawnością, jak się wobec nich zachować, dlatego czasem trzeba to po prostu dobitnie powiedzieć, może przez to niektóre osoby zapamiętają i się nauczą. Dziękuję za uwagę, jeżeli możecie, to stosujcie się oczywiście do tych porad. Zapraszam do subskrypcji kanału, zostawienia łapeczki w górę i widzimy się w kolejnym odcinku na kanale i co dalej.